Dzień dobry, Konrad Białas, dom maklerski TMS Brokers. Czy lepszy odczyt indeksu PMI dla polskiego przemysłu to dobra wiadomość dla złotego? I tak, i nie. Indeks menadżerów logistyki w polskim przemyśle, informujący z wyprzedzeniem o kondycji całej gospodarki, we wrześniu wzrósł do poziomu 49,5 z 49 w sierpniu. Z jednej strony jest to dobra wiadomość, gdyż pokazuje, że polscy przedsiębiorcy z mniejszym pesymizmem patrzą w przyszłość. Niemniej jednak pozostawanie indeksu poniżej granicznego poziomu 50 nadal oznacza, że w opinii większości sytuacja jest nieco gorsza niż miesiąc temu. Także wydźwięk raportu należy uznać za neutralny, stąd też nie dziwi zachowanie złotego, które od początku tygodnia oscyluje wokół poziomu 4,18 z euro. Uważamy, że polska gospodarka najgorsze ma już za sobą i dzisiejsze dane pośrednio wspierają ten pogląd. W naszej ocenie kolejne kwartały powinny przynieść przyspieszenie wzrostu gospodarczego w Polsce, co powinno wyróżniać nasz kraj na tle innych rynków wschodzących i także wpływać pozytywnie na ocenę polskiej waluty. Także w naszej ocenie przed końcem roku możemy liczyć na to, że kurs euro-PLN obniży się nawet do poziomu 4,12. Przyszłotygodniowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych nie powinna zaszkodzić naszej walucie, gdyż patrząc na zachowanie rynku stopy procentowej, zagraniczni inwestorzy jeszcze w sierpniu zaczęli dyskontować powrót NBP do łagodzenia polityki monetarnej. Dziękuję za uwagę.